Zdecydowanie nie należę do tych dziennikarzy, którzy by się jakoś fascynowali specjalnie sondażami poparcia dla partii politycznych. Tych sondaży się namnożyło straszliwie dużo, właściwie co kilka dni są ogłaszane. Widać, że przeszły taką ewolucję. Ja nie pamiętam, jeżeli w ogóle były takie czasy, nie pamiętam tych czasów na początku, kiedy sondaże opinii publicznej służyły do tego, żeby coś powiedzieć opinii publicznej o niej samej. Niemal od samego początku, od wczesnych lat 90., kiedy się pojawiły, sondaże opinii publicznej były metodą manipulowania opinią publiczną. Wedle sławnej zasady opisanej przez Aronsona, sławny eksperyment, w którym 9. czy 10. człowiek podstawiony po 8 ludziach mówiących oczywistą bzdurę, wbrew temu, co sam widział na własne oczy, też powtarzał tę bzdurę, bo tak silny jest w ludziach efekt podłączania się pod opinię większości, ufania, że większość ma rację. Sondaże w czasach, kiedy układ z Magdalenki trzymał mocno wszystkie media w garści i miał siłę agregowania takiego sondażu pokazującego, że wszyscy, ale to wszyscy zgadzają się z ludźmi rozumnymi na poziomie, dawały jakiś efekt. Od wielu już lat nie mają tego efektu. Teraz sondaże są tylko metodą zaklinania rzeczywistości. To zaklinania coraz bardziej bezsilnego, a właściwie zaklinania własnej bańki. No, mamy taką wojnę sondaży, jak to profesor Kwedoruk nazwał. Znaczy, jednego dnia nam się ukazuje sondaż, ha, PiS przegrywa, już go Platforma prawie dogania. Drugiego dnia pojawia się sondaż, PiS wyrwał się tam na dwie długości przed Platformą, już ona mu w ogóle zdycha i nic mu nie zaszkodzi. Tego jeszcze jest arcyciekawy sposób zaklinania rzeczywistości, czyli rzekome przecieki, znaczy przecieki o rzekomych wewnętrznych badaniach. I to już jest śmiech do kwadratu, bo jeżeli jakiś tam sondaż jest podpisany przez konkretną pracownię i można sprawdzić, że ta pracownia zawsze daje takie, a takie wyniki w tę, a we w tę stronę przekręcone, to jeszcze coś, ale informacje według wewnętrznego sondażu zamówionego przez jedną z partii, coś tam ten teges, no to już w ogóle. Więc nie fascynuję się tym, niemniej uważam, że warto się sondażom opinii publicznej przyglądać, odsuwając na bok te, gdzie widzimy z doświadczenia, że są ewidentnie skręcone i że są to jakieś pracownie krzak, które służą tylko do produkowania newsów o przełomowych sondażach. Warto obserwować, ale jak wszystko na świecie, zgodnie z tą zasadą, żeby ci drzewa nie przesłaniały lasu. Nie należy się skupiać na taki sondaż, taki śmaki, tutaj drgnęło o procencik, tu nie o procencik, tylko patrzy tak w ogóle, co z tego wynika. I owoż chciałem postawić taką tezę, proszę Państwa, w kontekście sondaży, które obserwuję od dłuższego czasu, nie każdy z pojedyncza, tylko wszystkie razem, że widać w tych sondażach straszliwe zmęczenie. To znaczy, pozbawieni przed brakiem wyboru, Polacy, jak mówię, no jesteśmy jak w knajpie, w której możemy sobie zjeść, co chcemy, ale pod warunkiem, że z karty, a w karcie są dwa danie i kilka przystawek. Wszystko niesatysfakcjonujące, delikatnie mówiąc. No i pozbawieni tego wyboru Polacy, no wymęczają jakieś, no to już trudno, z dwojga złego ci, albo z dwojga złego ci. Albo mówią, to ja poczekam, to ja się wstrzymam, ale i tak wiadomo, że pójdą, w końcu zagłosują i mniej więcej wiadomo na kogo. Więc widać straszne zmęczenie. Obie tradycyjne partie bardzo liczą na to zmęczenie. Bardzo liczą na to, że nie da się, nie będą ludzie mieli innego wyboru niż albo nie iść w ogóle, albo iść i z mniejszą lub większą niechęcią zagłosować na tych, na kogo zwykle głosują. To jest walka o demobilizowanie elektoratów i o mobilizowanie własnego elektoratu. Kto ją wygra, tak myślą ci liderzy partyjni, ten wygra wszystko. Z jednej strony mamy Donalda Tuska, który jest, żeby powiedzieć, w tej chwili takim krzykliwym przykładem sytuacji zbyt mocny, żeby zdechnąć, zbyt słaby, żeby żyć. Znaczy nie jest w stanie wyjść powyżej tych 20 paru %, ale ma za sobą bardzo potężną klakę medialną, która intensywnie narzuca całej opozycji taki moralny szantaż, że trzeba iść jedną listą, czytaj, wszyscy się mają podporządkować Tuskowi, bo jak mu się nie podporządkowują, to wtedy PiS wygra, a chyba nie chcecie powrotu pana Jonesa. Folwark zwierzęcy, jakby ktoś nie wiedział, z czego cytuję, zachęcam do swojego filmu o Orwellu.
tak nawiasem mówiąc. No więc jest ten szantaż, co to sławne zdanie pani Kubik, które często powtarzam w Gazecie Wyborczej. Oj, Szymonowi Hołowni chyba nie zależy na tym, żeby odsunąć PiS od władzy, bo tutaj się nie chce podporządkować, wyjść na jedną wspólną listę. Więc z jednej strony jest ta jedna wspólna lista, a z drugiej strony Tusk zdziadział, co widać w kolejnych jego wystąpieniach. Stracił ten spryt, ten słuch społeczny, który miał, który mu kiedyś pozwalał odnosić sukcesy. I tak trochę już tam, jak jeździ po kraju, to jak Gomułka na plenem, zwłaszcza tam, jak opowiadał, usiłował młodzież uwieść opowieściami o tym, jak to w zieloną, czystą Polskę zbuduje przez synergię pokoleń i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, rozumicie? Więc Tusk cokolwiek stracił już te swoje atuty. I to jest taka sytuacja, którą porównałem z filmem piłkarski Poker. Tak, tam przekupili zawodnika, czołowego napastnika drużyny, która szła na mistrza, ale dostał zapasnik pieniądze po to, żeby nie została mistrzem. I zasada była prosta, jak to wyjaśnił niejaki Bolo, postać z tego filmu. On ma grać, cała drużyna gra na niego, a on posyła piłki wszędzie, tylko nie w bramkę. Jak patrzę na Tuska, to tak wygląda. Cała ta orkiestra, żeby podporządkować się Tuskowi, a Tusk się zajmuje walką z Czarzastym, o jakimś taki skrawek najbardziej histerycznego, zszurniętego elektoratu, tych dzieciaków sfanatyzowanych, ogłupionych, które się przyklejają do jakichś szyb, ścian, dzieł sztuki, czy do czegoś tam, i rozhisteryzowanych julek, które się boją dorosłości i krzyczą, tupią, że one nie chcą być dorosłe, a zwłaszcza boją się macierzyństwa, no bo to jest przecież w wypadku kobiety maksymalne. Objaw dorosłości, że mówiłem o tym, omawiałem ten syndrom Piotrusi Panci, proszę to, kto ciekaw, sobie obejrzeć. No a z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który też widzi, że no, traci ta jego formacja, zużywa się, co i raz się pakuje w jakieś wątpliwe sytuacje, co i raz trzeba świeżyć gałami za jakieś decyzje, niekiedy potrzebne z punktu widzenia partii, co nie znaczy, mówię, że słuszne, ale powiedzmy wyborczo niezbędne, za które tak czy owak trzeba gałami świecić i zapłacić, typu dofinansowanie mediów państwowych dodatkowymi pieniędzmi w roku wyborczym, a niekiedy zupełnie bez sensu, jak z tymi patriotami, o czym mówiłem, że kompletnie nikt nic nie wie, o co właściwie chodzi, dlaczego i po co nam ta awantura była, zamiast Niemcy kłamią, że nam coś dadzą, zamiast powiedzieć tak, ja Dankę, i potem co miesiąc ich pytać, no i gdzie te obiecane patrioty, tam samo gdzie czołgi i brygada na Litwie, to myśmy się wdali w jakieś głupie teny. Nieważne. PiS traci, ale naczelnik na to patrzy spokojnie i myśli, aż tyle nie straci, jakoś to wymęczymy tę wygraną w następnych wyborach. Będzie większość do rządzenia, to będziemy mieli rząd większościowy. Nie będzie większości do rządzenia, to będziemy mieli rząd mniejszościowy, bo tamci na pewno większości nie zmontują. Jakoś to będzie, jak mówił dzielny wojak Szwejk, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. I tak Tusk liczy na to, że skoro mało atrakcyjny Netanyahu wymęczył powrót, skoro nawet taki Lula w Brazylii, skazany już wyrokami sądowymi za korupcję, wymęczył wyrok, to i Tusk może tam nie budzi niczyjego entuzjazmu, ale wymęczy jakoś. A ja, proszę Państwa, mam wizję taką. To jest drogi Watsonie, teraz niech każdy z Państwa się zamieni w drugiego Watsona i zobaczy, czy moja dedukcja Państwa nie przekonuje. Wiele razy już mieliśmy taką sytuację, że pojawiała się podaż, bo jest popyt, tak? Jedziemy zmęczeni, od tego zacząłem. W sondażach jest zmęczenie tymi dwoma partiami, może by się coś nowego pokazało. Pojawia się coś, co ma tę podaż zaspokoić. Zazwyczaj jest to humbug, to jest Palikot swego czasu, to jest potem Petru, to była partia pozapartyjna Kukiz, w pierwotnie nie 15, tylko ruch po prostu Kukiza, a może od razu 15, już nie pamiętam. No, pojawiają się takie nowe inicjatywy, o Hołownia w pewnym momencie. On jeszcze tam dzipie, ale do wyborów raczej mu nie wróżę sukcesów. I co się wtedy dzieje? Wtedy narasta nadzieja wokół tego, jeżeli oczywiście towarzyszy inicjatywie odpowiednie pchnięcie medialne, bo nie, to się można jak wolnościowcy gdzieś tam na skraju sceny politycznej szwendać ze słuszną racją, ale bez odpowiedniego przełożenia na życie publiczne. Jeżeli jest to w to odpowiednio zaangażowane wsparcie medialne, to taka formacja budzi pewną nadzieję i ta nadzieja narasta i gdzieś tak koło pół roku osiąga swoje apogeum, a potem
Wiadomo, jak się to wszystko kończy. Czy to z lewej, czy to z prawej. Jak na razie się kończyło tak samo. Jeżeli wybory są na jesieni, no to na wiosnę jest przyszłego roku optymalny moment, żeby powstała nowa partia. I pojawiła się partia ludzi młodych, dotąd nieznanych, spoza układów, samorządowców. To już jest trochę ośmieszone, tak? Ale ten mit bezpartyjnych samorządowców, czy w ogóle fachowców samorządowców, trochę na takiej zasadzie jak Tusk taką ekipę przyprowadził, tak? Opierniczyli tam jakieś, nakręcili lodów w małych miasteczkach, on ich wziął i mogli na całą skalę całego kraju, prawda, tych lodów se nakręcić, żeby już się bardziej nieuprzejmie i bardziej procesowo nie wyrazić. No to pojawią się młodzi spoza układu, nowi, założą partię i do jesieni myślę, że tych parę procent złapią głównie tytułem Hołowni, kosztem Hołowni, może nawet paręnaście procent, oczywiście pod warunkiem, że będą siły zainteresowane w odpowiednim medialnym rozegraniu tej sprawy. A myślę, że takie siły mogą być. No bo jak mamy dwa bloki, oba mało porywające, to potem ten, co tych parę procent złapie, to może odegrać rolę niezwykle ważną. I tak się zastanawiam, kto będzie tym młodym, nowym, spoza układów politykiem, bo już trochę muzyk rockowy już był, tak? Ekonomista, analityk bankowy był, biznesmen sukcesfulny i to w dodatku od dawania w szyję, jak że zacytuję autorytetu klasyka już, więc też był. Prezenter telewizyjny z teleturnieju też był. Cztery ten. Kto nam może tutaj się pojawić? No, albo jakiś wojskowy, tego jeszcze nie było, albo jakiś sędzia, prawnik, coś takiego. Z tym, że sędziowie to się w większości zużyli. No ale może się znajdzie jakiegoś, co zdoła stworzyć. Wódz jest podaż, prawda? Jest popyt, no odwrotnie, jest popyt na nową siłę polityczną, jest podaż, tworzy się nowa siła polityczna. W niezbyt dojrzałej demokracji, jaką wciąż jesteśmy, o losie tej siły politycznej decyduje przywódca. Skąd się bierze przywódca? Nasza polska tradycja, historia jest taka, że przywódca się bierze z motorówki. Stąd właśnie tytuł dzisiejszej mojej pogawędki. Tylko jest pytanie, skąd ta motorówka na wiosnę przypłynie? Z umownego lewa czy z umownego prawa przywiezie przywódcę dla tych, którzy już są zmęczeni, którzy już nie mogą i którzy chcą jakiegoś nowego otwarcia, nowych, nieuwikłanych. No, może to na przykład Hołownia z Trzaskowskim. O, coś takiego. Ja nie wierzę w to, bo Rafał Trzaskowski jest człowiekiem wypranym chemicznie z jakichkolwiek hormonów męskich i po prostu on, jakby go tam ktoś wziął na ręce i zaniósł i na tym tronie posadził, to on by usiadł i przyjąłby to. Natomiast tak, żeby samemu coś zrobić w tym kierunku, no, a zwłaszcza wykonać jakiś śmiały ruch, czyli wyjść z platformy i zrobić Tuskowi to samo, co swego czasu Tusk zrobił Geremkowi, prawda, wychodząc z Unii Wolności. Czy wtedy jeszcze demokratycznej? Nie. Wolności chyba. Nieważne. W każdym razie nie. To nie jest ten typ, to nie jest ten charakter. No, Hołownia, Kosiniak-Kamysz, oczywiście oni by mogli zmontować taką grupę, ale tam nie widzę tego przywódcy. Tam też jest potrzebna motorówka. Kto tę motorówkę wyśle? Kogo w niej posadzi? Bo być może PiS na to wpadnie. Jak patrzę na niektórych kolejnych przywódców opozycji na czele z Martą Lempart, która już jest chyba była po prostu idealnym trafieniem wszystkiego, co ludzi odrzuca. I zresztą widać, prawda, jak zdołała wygasić jakiekolwiek protesty Julek, zdusić to do formy tam, nie wiem, kilkunastu wariatek już kompletnych, które krzyczą pod domem Jarosława Kaczyńskiego, że go nienawidzą i go nie mogą nienawidzieć, bo go tak nienawidzą, że chciałyby go nienawidzieć, ale... Więc jeśli Marta Lempart nie została wymyślona przez służby i przysłana na szefową tego tak zwanego strajku kobiet, no to znaczy, że PiS miał niewiarygodne szczęście i zbieg okoliczności, który może się nie powtórzyć. Następnym razem motorówka może przywieźć kogoś innego, więc może wysłać własną motorówkę. Ja tak sobie opowiadam, ja nie mam żadnej siły sprawczej, ja po prostu analizuję sytuację i powiadam Państwu tak. Na wiosnę powinna, moim zdaniem, znaczy spodziewam się, że na wiosnę powstanie partia ludzi nowych, nieuwikłanych, spoza układów, umoczonych po uszy. Oczywiście jak zwykle są u nas ludzie tak zwani nowi spoza układu, ale publika tego nie wie, do niej nie dociera, bo jest już tak wymęczona, że czeka na coś nowego.
No i ja wtedy będę miał co komentować też, bo już zaczyna powoli brakować tematów. Także wraz z Państwem czekam, nie mówię, że wiosna będzie nasza, czy nie będzie nasza, bo jeszcze nie wiem, co to znaczy nasza, nie nasza, ale wiem, że jakieś motorówki, spodziewam się, przybywajcie, bo tu już nuda taka na tej scenie politycznej, że nie idzie przeżyć.